Pytanie Stowarzyszenie Koliber. Panie profesorze, trudno się zgodzić nam z tym, co pan powiedział na temat tego, że Unia Europejska jest wspólnotą. Dla nas jest to bardziej miejsce, gdzie toczą się gry interesów różnych państw. Przykładem tutaj są Niemcy, które na przykład w polityce energetycznej poprzez z jednej strony narzucanie innym państwom różnego rodzaju przepisów za pomocą Unii, z drugiej strony nie stosując się z samymi do tych przepisów, chodzi tu między innymi o politykę węglową. I z trzeciej strony, jeśli chodzi o ich politykę energetyczną, to wypowiedź wicekanclerza Niemiec sprzed miesiąca, który powiedział wprost, że w sprawie drugiej nitki gazociągu północnego nie będą Niemcy uznawać przepisów Komisji Europejskiej. Czy z tej perspektywy nie powinniśmy prowadzić takiej polityki, jeśli chodzi o przyjmowanie przepisów unijnych, czy w ogóle narzucenia tego, co Unia nam tutaj nakazuje, zwanej UE-1, polegającej na tym, że przyjmujemy to, co się nam opłaca, a resztę odrzucamy, nawet kosztem czyjegoś niezadowolenia czy kar finansowych. Wie pan co, no, to jest kwestia, naprawdę to jest kwestia punktu widzenia strasznie. To znaczy, można patrzeć na Unię jako na przestrzeń, gdzie się, na taki, taką właśnie miejsce, arenę walki o interesy narodowe. Wielu ludzi tak patrzy. Problem z takimi rozważaniami jest ten, że jeżeli ja panu powiem, że Unia jest wspólnotą i będę się powoływał na takie czy inne argumenty, to pan mi powie, że podaj mi pan przykład. Przykład taki czy inny na to, że jednak egoistyczne interesy mają rolę. O każdej wspólnocie można tak powiedzieć. Może pan sobie wziąć rodzinę jakąkolwiek, choćby nawet najbardziej zintegrowaną, może znajdzie tam pan natychmiast kilka przykładów na to, że jednak są konflikty albo że każdy walczy o swoje. Mnie się wydaje, że Unia jest na pewno czymś więcej niż areną walki o wspólne interesy, ale wspólnotowość to jest stan świadomości. To nie jest tylko stan przepisów. Jeżeli kraje, które są w tym klubie, nie chcą w nim być i chcą go przekształcić w coś innego, albo chcą z niego wyjść, no to oczywiście powinny mieć do tego prawo. Natomiast myślę, że ja parokrotnie spotykałem się w okresie kryzysu finansowego Unii Europejskiej, greckiego kryzysu szczególnie. Akurat tak się złożyło, że spotykałem się w uniwersytetach pozaeuropejskich, czy Unii Azjatyckich, z takim zdumiewającym dla mnie stwierdzeniem, że oni są zaskoczeni, jak bardzo solidarne okazały się wobec siebie kraje europejskie. Ja byłem gotów powiedzieć, że jest właśnie problem z solidarnością. Mówię, jak to? Przecież ci Grecy tyle narozrabiali, a wy im jednak pomagacie, wy ich jednak nie wyrzuciliście. Oczywiście można powiedzieć we własnym interesie, ale nie wiem, czy we własnym, ale jednak jest coś takiego jak europejska solidarność i myśmy sami byli wielokrotnie Koliber, dziękuję.